To o czym mowa w 2.1 to jest ruch jednostajnie przyspieszony z niezerową szybkością początkową. Wobec tego mogę przypisać wzór tablic. wzór na drogę S to szybkość początkowa razy czas. Dodać 1 druga gt kwadrat. Rzucę wszystko na lewo. Minus 1 druga gt kwadrat odjąć O0T dodać H. Pomnożę obustronnie razy. Minus 1. Wyznaczę wyróżnik tego trójmianu b kwadrat odjąć 4 AC czyli w tym przypadku V0 kwadrat odjąć od, czyli plus to razy to, jeszcze razy 4, czyli dodać 2 gH. Czas to będzie minus B, czyli minus V0, plus minus pierwiastek z tego przez 2a, czyli przez g. Nakarmiam tym kalkulator. A on mnie wypluwa 0,36155 i jakieś tam dalsze cyfry, których absolutnie nie ma sensu przepisywać. To jest w sekundach. A jeszcze jedno. Tutaj oczywiście biorę z plusem, bo gdybym odejmował, to wyszedłby ujemny czas. Więc ten minus tutaj jest napisany tylko tak do forma. Nie, że fizycznie ma jakiś sens. Tego nie można tak zostawić, bo ten zapis obecnej postawy programowej. Po to przybliżyć. Pytanie, ile cyfr znaczących będę miał w prawilnym przybliżeniu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że trzy, bo wszystkie dane mają trzy cyfry znaczące. G ma trzy cyfry znaczące, o ma trzy cyfry znaczące i H również ma trzy cyfry znaczące. Ale to nie takie proste, bo tu jest zadawanie i odejmowanie. Muszę ocenić, ile cyfr znaczących jest w tym tutaj. Będę musiał zrobić trochę dodatkowych obliczeń. Policzę ile wynosi O02. Kwadrat. o O0 kwadrat to 10,24. Kalkulatora. No ale to jest mnożenie. Tutaj mam trzy cyfry znaczące, więc tutaj też będę miał trzy cyfry znaczące. 10,2. Policzę ile to jest 2GH. Kalkulator mówi mi, że to jest 35,2. To 116. W zbliżeniu do znowu trzech cyfr znaczących to jest 35,3. Widzę, że te dwie wartości mają po jednej pewnej cyfrze po przecinku, więc ich suma również będzie miała jedną pewną cyfrę po przecinku. I w sumie trzy cyfry znaczące. Później będę to pierwiastkował. Wynik też będzie miał trzy cyfry znaczące, i to wychodzi dokładnie 6,75. To znaczy, nie dokładnie tyle. Takie przybliżenie. Zapiszę to tutaj i teraz patrzę, co dodaję. Dodaję V0, które ma dwie cyfry po przecinku, do tego tutaj, które to też ma dwie cyfry po przecinku. Mój wynik również będzie miał dwie cyfry po przecinku, Cały licznik będzie miał wobec tego trzy cyfry znaczące. I wynik również będzie mógł mieć trzy cyfry znaczące. Pomimo tego dodawania gdzieś tam po drodze. Prawidłowe przybliżenie to. 0, 3, 6, 2. Czyli całe to przyglądanie się temu, co wyniknie z dodawania, odejmowania, nic nie zmieniło. Tak czy inaczej, czy cyfry znaczące. Wyszło tyle samo cyfr znaczących, co gdybym po hamsku po prostu dostosował ilość cyfr znaczących w wyniku do ilości cyfr znaczących najmniej dokładnej danej. ale sprawdzić wypadało, żeby nie było kupy. Aha, jednostka. Jak zapiszę tak bez jednostki, to bardzo nieładnie. Tylko CKE może podawać wartości bez jednostki. Teraz mam dla Was takie bardzo osobiste pytanie. Czy lubicie kopać leżącego? Ja uwielbiam. Uwielbiam pod warunkiem, że leżącym jest CKE. Zabawmy się w kopanie leżącego. Zobaczmy jak wybitne jednostki pracujące w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozwiązały własne zadanie. Czy dały radę je spieprzyć. Pierwsze co się rzuca w oczy to to, że mają inny wynik. Ja mam trzy cyfry znaczące, to są tylko dwie. Jak to się stało? O, widzę jak to się stało. Popatrzyli sobie na to. Pomyśleli sobie, skoro tu są tylko dwie cyfry znaczące, to w wyniku też zróbmy tylko dwie cyfry znaczące. Dęk w tym, że to jest wartość szybkości. Szybkość początkowa ma trzy cyfry znaczące. To zero jest znaczące, jest pewne. Gdyby takie nie było, nie byłoby potrzeby go tu pisać. 3,20 nie jest równe 3,2. A z takich drobniejszych uwag, to ten sposób właściwie jest błędny. No, błędny to może za mocne słowo. Nieelegancki, bo są tu robione obliczenia pośrednie, które są zbędne i w których robi się przybliżenia. I czasem mogłoby się zdarzyć tak, że skutek tych przybliżeń ostateczny wynik jest inny niż ten, który powinien wyjść tutaj akurat się gamoniam upiekło. Popełniłem film, w którym omówiłem te zasady przybliżania, ale nie mogę go zrobić publicznym, bo pokazałem tam screenshoty z paru podręczników, więc no, jeśli przekaz nie jest jasny, to dodam, że miliardy much nie mogą się mylić. A skoro już o takich rzeczach gadam, to powiem, że ten tydzień poprzedzający maturę z fizyki to będzie jeszcze z 20 godzin zajęć. Jeśli kogoś stać na zapatronowanie, to wiadomo, wbija, jeśli kogoś nie stać, to może uda się zrobić jakieś wejście na wizję. W 20 godzinach zrobimy szczególną teorię względności fizykę jądrową i geometryczną. I jeśli starczy czasu, to szybką potwórkę, czyli najważniejsze zagadnienia z poszczególnych działów. dwa? Wykaż, że wartość prędkości uzyskana przez kulkę... To nie jest po polsku. Wykaże, że wartość prędkości uzyskanej przez kulkę. Tak byłoby po polsku. Ciekawe, czy ktoś im tam robi jakąś korektę językową. E, nie, nie. Tuż przed pierwszym uderzeniem w podłoże wynosi coś tam. Jeśli w danych wyszukanych nie ma czasu, to próbujemy zrobić z energii. Tuż przed, to znaczy, że właściwie w chwili kontaktu nanosekundę przed uderzeniem mikrometr od powierzchni Ziemi. Energia musi się zgadzać. Czyli energia kinetyczna w chwili początkowej oznacza ją EK0, bo tu jest 0. Dodać energia potencjalna w tejże chwili jest równa energii kinetycznej na końcu. Rozpisuję. mv0 kwadrat przez 2. Dodać mgh równe mv kwadrat przez 2. M idzie się kochać. Mnożę obustronnie razy 2. No i mam wzór na V kwadrat. W związku z tym samo V. Aha, ja to miałem oznaczać V1. Dobra, niech będzie. Samo V1. I to pierwiastek z tego, nie? V0 kwadrat dodać 2GA. to kalkulatorem. Kalkulator wypluwa mi, że to jest 6, dużo cyfr, ale przepiszę tylko 2. Dwie. dwie po przecinku. Mam na myśli. To jest 6,75 metra na sekundę. Dlaczemuż tak? Już opodowywałem to wyrażenie. I wiem, że to ma jedną cyfrę po przecinku, to też ma jedną cyfrę po przecinku. Wynik dodawania będzie miał jedną cyfrę po przecinku. W sumie trzy cyfry znaczące. Po spierwiastkowaniu to nadal będą trzy cyfry znaczące. No. Tego raczej nie da się spieprzyć, ale zobaczmy, co na to czeka. Okay. Przykładowe, pełne rozwiązanie, bla, 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 no dobrze to zrobili, ok. Uwaga! Wartość prędkości można obliczyć z równania na prędkość ruchu jednostajnie przyspieszonym z wykorzystaniem obliczonego czasu. Nie, nie można, bo jeśli wcześniej czas się źle przybliżyło, to ostateczny wynik też wyjdzie źle. 6,7 to nie to samo co 6,75. To jest to skupa przerażająca, że są eksperci, ekspertów, którzy układają egzaminy państwowe. Skoro pierwszy lepszy chłopak ze wsi widzi w tym tyle błędów, niedociągnięć i nieścisłości, to ile by ich zobaczył prawdziwy ekspert? Lepiej o tym nie myśleć. Matura to bzdura. Światowy Dzień Lasów Deszczowych. Świętujcie, korzystajcie, bo takiej puszczy amazańskiej za dwadzieścia lat może już nie być. Wystarczy żreć więcej mięsa i spalać więcej biopaliw. No to jest taka stronka, która sadzi jedno drzewo za jednego dolara. Ja tu parę posadziłem, może się pochwalę. Tutaj ostatnie jest ze stycznia, bo ja później zacząłem sadzić na innym koncie. Dlatego w opisie będą dwa referale. I jak skorzystacie z któregokolwiek z tych linków, no to pierwsze drzewo jest za darmo. A jak się posadzi trzy albo więcej, to macie darmowe losy w konkursach, które robię na Patronite. Także no, polecam. Tutaj posadziłem aż 260 drzew po to, żeby smoki miały co jeść. Posadziłem je tam, gdzie są smoki, czyli oczywiście na Islandii. 2-3 Oblicz wartość siły reakcji podłoża działającej na kulkę podczas zderzenia kulki z podłożem. Fajnie, że napisali reakcji podłoża, bo niektórzy napisali by siły sprężystości. To jest w sumie błędem. Siła sprężystości podłoża działa w środku podłoża, a nie na kulkę. Więc no, to jest na propsie. Wskazówka. Możesz skorzystać z faktu, że wartość prędkości uzyskana przez kulkę tuż przed uderzeniem w podłoże wynosi tyle. No ja domyślam się, że mogę tutaj tak jest napisane. Narysuję trochę płota. Elektryczny pastuch to podstawa. Chyba skorzystam z drugiej serydynamiki, że siła to szybkość zmian pędu. Pęd to MV. I tutaj zmiana pędu to będzie M. Jako wspólny czynnik przed nawias w nawiasie zostanie mi V1 dodać V2, gdzie V2 to będzie szybkość po odbiciu. Przez delta T. Delta T tu jest podane i jedna cyfra znacząca i to jest znaczące. No, wygląda na to, że całe zadanie sprowadza się do policzenia, ile wynosi V2. Wracają z tego 25% swojej energii straciła. Nie wiem ile to miejsca zajmie, więc może ten rachunek zrobię tutaj. EK2 po odbiciu to jest 075 EK1. MV2 kwadrat nad dwójką to 0,75 albo czwarte. Też w sumie jak mam kalkulator naukowy, to nie muszę się bawić w 3 czwarte. MV1 kwadrat Raz2. Tak naprawdę za V1 wypadałoby wpisać to tutaj. Ale spodziewam się, że skoro nie sugerują, żeby wziąć tyle, to sami tyle wzięli do obliczeń, więc próbując wstrzelić się w klucz, zrobię to nieelegancko. I nie będę za V1 wpisywał tego. Pisze 675. Na egzaminie państwowym nie powinienem musieć się zastanawiać, co zrobić, żeby wstrzelić się w klucz. Powinienem starać się rozwiązać dobrze. Najlepiej jak się da. Fakt, że myślę o tym, co zrobić, żeby było zgodnie z kluczem, pokazuje, że. No, źle świadczy o maturze. Po prostu. To się skraca. Szukiwane V2 pierwiastek 0,75 V1 Dobra, wracam tutaj. Masa V1 dodać 0,75 pod pierwiastkiem razy V1 z delta E V1 da się wyłączyć przed nawiasem jako wspólny czynnik. Mam MV1. Znawia się 1 dodać pierwiastek 0,75 S delta T. No i do kalkurwatora z tym. A kalkurwator wypluwa w pierwszym przybliżeniu 629,8 N. Naturalnie nie mogę tego tak zostawić na nowej maturze. Muszę przybliżyć tak, jak każe postawa programowa, czyli nie bardzo wiadomo jak. W liczniku będę miał trzy cyfry znaczące, bo mnożę masę, w której są dwie cyfry znaczące, z szybkością, nie tą szybkością, tą szybkością, która też ma dwie cyfry znaczące. Ale mianownik. Mianownik ma jedną cyfrę znaczącą, więc cały wynik będzie miał jedną cyfrę znaczącą. Prawidłowe przybliżanie to 600 N. Tylko tyle wiem na pewno. I żeby jakiś egzaminator nie podejrzewał mnie o to, że uważam, że tu są trzy cyfry znaczące, to bezpieczniej pisać to używając notacji wykładniczej. Zwykle takie zera uznaje się jako nieznaczące, ale na przykład Resting Holiday Walker traktują te zera jako znaczące, przy czym podkreślają to we wstępie. No i od razu piszą, żeby się nie przyzwyczajać. No dobra. Teraz przyszła pora na kopanie leżącego. Podobno jak się trafi czubkiem buta w nerkę, to to boli a jak tą operację kilkakrotnie powtórzyć, to można poważnie kogoś uszkodzić. Niczego nie sugeruję. To jest przykładowe, pełne rozwiązanie. To jest rozwiązane w sposób tak pokrętny, że gdybym nie wiedział, o co chodzi, gdybym tego nie rozumiał, to bym go nie zrozumiał. Zabawne jest to, że wygląda na to, że w siedzibie CKE jeszcze nie dowiedzieli się, że siła działająca pionowo w dół to nie jest siła grawitacji. Boże, czy ty to widzisz? Idźmy dalej. Krok drugi. Nie widzę potrzeby tu robienia jakichkolwiek kroków poza tym osobnym rachunkiem. Aha, i to jest to. Tylko, że oni obliczyli wartość tej szybkości i przybliżyli. Po co? To nie robi. To jest zbędne obliczenie pośrednie. To jest wytracanie czasu. A do tego to daje szansę na to, że błędy wynikające z przybliżeń skumulują się i ostateczny wynik będzie inny niż w odpowiedziach. Także pogratulować. Co to to dalej zrobili? O Jezus Maria. No, ja muszę to komentować? Żadna dana nie miała czterech cyfr znaczących. Żadna. No, pozrykajcie sobie tutaj. Trzy cyfry znaczące. Trzy. Trzy. Dwie. A właśnie, tu są dwie. Dlaczego w takim razie ludzie z CK uważają, że wynik obliczeń opartych o dane, z których jedna ma dwie cyfry znaczące, ma trzy cyfry znaczące. To jest... To, to są popełnione wszystkie możliwe błędy, myślę. Czego nie da się gorzej zrobić. Tu jest jedna cyfra znacząca. Nie ma nic, co miałoby być cztery cyfry znaczące, pomijając g, bo g w tablicach teraz jest podane z dokładnością chyba do sześciu cyfr znaczących, nie wiem po co. Zresztą to byłaby tylko jedna dokładna dana i mówię byłaby, bo kazali brać 981. Nie zapomnijcie pisać komentarze. przy. Słuchajcie się mnie albo CKE. Ja czytam i reaguję na wszystkie Wasze komentarze.